Hej, hej, mamy dzisiaj sobotę. Właśnie byliśmy na placu zabaw. Idziemy teraz do Lidla, ponieważ ja od jakiegoś czasu piję shake Natural Mojo i nie było u nich na stanie shakera, więc kupiłam sobie inny, ale on mi dobrze jakby nie miesza tych składników, więc muszę sobie kupić taki blender z shakerem jakby od razu. Muszę wam to powiedzieć, bo po prostu to jest najlepsza wiadomość mojego dnia, pewnie będziecie się ze mnie śmiać, ale tak jak wiecie, w poprzednim mieszkaniu mieliśmy zmywarki, a w tym mamy. I tak pięknie ta zmywarka myje te naczynia. Moje szklanki są takie błyszczące, w sensie kiedyś były czyste, ale takie matowe, a teraz są takie jak kryształy. I po prostu jestem tak podekscytowana tym faktem, że aż musiałam to powiedzieć na vlogu, bo te rzeczy są tak pięknie umyte i jeszcze dodatkowo są takie cieplutkie, jak się je wyjmuje, takie No, bo teraz właśnie pada deszcz i zrobiło się strasznie zimno, więc ja muszę zamknąć wszystkie okna i tak. I podotykałam sobie ciepłych naczynek i jestem taka, wow, ale piękna, ale czysta. Smażę właśnie kotlety z ciecierzycy. Tutaj mam moją cukinię z wczoraj i właśnie do tego będę miała te kotlety. Ta patelnia jest jeszcze brudna od cukinii, bo po prostu podsmażyłam sobie najpierw cukinię, a teraz wrzuciłam kotlety. W przepisie było, że wyjdą 4, a mi wyszło 7, ale myślę, że może po prostu robiłam cieńsze. Ale wydaje mi się, że takie właśnie będą lepsze. Padało, przestało, więc my trochę idziemy na spacer. Co prawda jeszcze trochę kropi i no jest tak pochmurno, ale ja taką pogodę, jak wiecie, lubię. Więc właśnie wybieramy się do lasu. Nie wiem, czy nie będzie nam za zimno, bo mamy oboje krótkie spodenki i krótki rękaw. Ale jeśli nie rozpada się bardziej, no to powinno być ok, a jeśli rozpada bardziej, no to po prostu wrócimy. Więc idziemy się przejść. Ja sobie troszkę pomontowałam filmów i zrobiłam obiadek, tak jak mogliście zobaczyć. No i teraz się właśnie przejdziemy, bo na przykład na plac zabaw za bardzo nie chcę iść, bo wiem, że Rosie będzie cały po prostu w błocie. Więc wolę się z nim przejść tak w wózeczku, żeby trochę pooddychać świeżym powietrzem dzisiaj. Ale no nie chcę go brudzić za bardzo. Rano wam mówiłam, że idziemy do Lidla po blender. Ponieważ jak byliśmy w Lidlu wczoraj, to widzieliśmy właśnie taki blender kielichowy, czy jak on się nazywa. I moi rodzice taki mają i ja stwierdziłam, że nie będę go kupować, bo moi rodzice mi go dali, w sensie pożyczyli mi go. No ale moja mama powiedziała, że nie, żebym sobie kupiła, bo ona go chce, bo go używa. Więc byliśmy dzisiaj w tym Lidlu i okazało się, że już tych blenderów nie ma. I byliśmy też w Biedronce, bo nie byłam pewna, czy przypadkiem mi się nie pomyliło i czy te blendery nie były w Biedronce, ale również ich niestety nie było. Hej, hej! Witam was w nowym odcinku serii Gotuj z Kingą. I tak serio, to ostatnio staram się wracać do normalnego jedzenia, regularnego i tak dalej, i gotowania obiadów. Więc dzisiaj pokażę wam, co robię na obiad. A będą to pieczone bataty. I myślę, że... Wow. Że do tego zrobię mielone tofu i sałatę taką
jakby miseria z sałaty. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Taką sałatę ze śmietaną po prostu. Bo ogórka chyba nie mam, a właśnie kupiłam ostatnio sałatę rzymską. Tutaj używam nowego noża mojej mamy. Mówiła, że jest super. Sobie pożyczę. Tadam, tak wygląda nasz obiadek. Rosiu ma to samo w miseczce, w mniejszej wersji. I pamiętam, jak kiedyś na Instagramie widziałam takie grafiki, że pół talerza to powinny być warzywa i tak dalej. I sobie myślałam, serio, coś takie, bo ja wtedy jadłam, wiecie, same ziemniaki i pierś z kurczaka, jak byłam młodsza. A teraz warzywa to cały mój talerz. Plus tutaj mamy kotleta takiego sojowego, teoretycznie do burgerów, bo Olga przywiozła je ze sobą z Warszawy, ale ich nie zjadłyśmy, więc jemy z Rosiem dzisiaj. A ty masz swoje. Mamy to samo. Dzień dobry. W sumie dobry wieczór. Właśnie wróciliśmy ze sklepu. Chciałam wam pokazać, co kupiliśmy. Dawno nie pokazywałam zakupów. A dzisiaj kupiłam kilka rzeczy, których nigdy wam chyba nie pokazywałam. Nigdy ich nie widziałam w sumie w Lidlu. A są, myślę, ciekawe. Pierwszą rzeczą są borówki, które muszę szybko umyć i dać Rochowi, bo widział je i już się upomina. Poza borówkami kupiłam rzodkiewkę. I taką całkiem ładną sałatę. Generalnie ja wam przeważnie pokazuję właśnie zakupy z Lidla i to też są zakupy z Lidla, bo widziałam ostatnio aferę pod moim filmem, że kupuję same półprodukty, bo ja wam nie pokazuję warzyw, które kupuję w warzywniakach, przez co to tak wygląda, jakbyśmy jedli same mleko sojowe, ciastka i jogurty kokosowe. Roszek je kolację, mam nadzieję, że nie zbije miski. No i pokazuję wam dalej, co kupiliśmy. Kupiłam oczywiście też mleko, tym razem sojowe dla baristów, ponieważ było w promocji, a ja nigdy go nie miałam i zobaczymy, czy kawka będzie taka, będzie się spieniało do kawy. Dodatkowo kupiłam też owsiane, którego chyba raz chyba kupiłam w życiu mleko owsiane, ale Olga nam robiła owsiankę na mleku owsianym i była mega dobra, więc zdecydowałam się. Rok właśnie wyrzucił wszystkie borówki. Kontynuując, kupiłam mleko owsiane właśnie do owsianki, bo Olga robiła super owsiankę na mleku sojowym. Nie sojowym, tylko owsianym. Owsiane jest trochę tańsze, więc zdecydowałam, że też będę właśnie na owsianym robić. To jest akurat z Inki, a nie z Alpro. Dalej kupiłam 4 czekolady gorzkie, ponieważ stwierdziłam, że może zrobię jakieś ciastka czy coś takiego, żeby nie kupować takich właśnie gotowych, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby nie kupić tych bio-ciastek owsianych, bo bardzo lubiłam zawsze tą wersję z czekoladą mleczną, no ale jest tu czekolada mleczna, więc nie są one wegańskie, a okazało się, że jest też takie, są też takie ciastka z czekoladą deserową, więc kupiłam tą wersję na spróbowanie i zobaczymy, jak nam będzie smakować. Dodatkowo tutaj dalej lecimy z warzywami, czyli cukinia i ogórek. Następnie 2 jabłuszka. Jak nie, Rosiu, to ktoś do mnie zadzwoni. Dobra, mam nadzieję, że tym razem mi się uda dokończyć. Kupiłam 2 pomidory, Roch krzyczy i się zachwyca owsianką. Kupiłam 2 jogurty, desery owsiane bez deka mleka. Nigdy ich nie widziałam, to jest rabarbar i truskawki i brzoskwinia. Nigdy ich nie widziałam, więc wzięłam na spróbowanie. One są właśnie z Łowicza. Tutaj jest papryka. W ogóle te warzywa z Lidla są jakieś takie zmarnowane strasznie. Wzięłam sobie też takiego batonika bioorganicznego, surowego, wegańskiego,
i coś tam jeszcze ma napisane. Tofu jedno naturalne. Ciecierzyce, tak. Bo na tej Biedronki jest napisane cieciorka. Wzięłam też dla Rosiula ser i wzięłam plastry, ale okazuje się, że one nie są wegańskie, tylko wegetariańskie, bo są na bazie białka jaja kurzego. W sensie tu jest napisane wegetariańskie, ale ja wzięłam przyzwyczajenie, jakby, że tam są wegańskie rzeczy raczej. No nie wiem, myślę, że spróbujemy sobie po prostu, bo tak jak wiecie, ja nie jestem na diecie wegańskiej, więc sobie je wzięłam. Wzięłam sobie też na podróż z Alą pierniki, bo miałam ostatnio mega ochotę pierniki. I to byłoby na tyle. Zapłaciłam za wszystko 118 zł, bo często pytacie. I idę do Rocha, bo już mnie woła. W ogóle, ej, tam słyszałam, że się zbiera naklejki, ja nie dostałam naklejek, halo. Naklejek do wydania 2 i nie dostałam tych naklejek.